Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Po obejrzeniu filmiku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, a teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem o staraniach Stadionu Śląskiego w Chorzowie o mecze Ligi Narodów. Zapraszam! Wczoraj poznaliśmy naszych rywali w Lidze Narodów. Wkrótce potem został również ogłoszony terminarz spotkań. Reprezentacja Polski zagra w Dywizji A, a jej rywalami grupowymi będą zespoły Włoch i Portugalii. Na inaugurację biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Italią 7 września, by potem rozegrać dwa pojedynki u siebie z Portugalią 11 października i rewanż z Włochami 3 dni później. Na zakończenie fazy grupowej naszą kadrę czeka wyjazd do Portugalii 20 listopada. Jak podał Dziennik Zachodni o organizację meczów Polaków w Lidze Narodów, będzie się starać Stadion Śląski w Chorzowie. Może nawet o obydwa mecze, jeśli tylko będzie taka możliwość. Do rozmów na ten temat dojdzie najpewniej po marcowym spotkaniu towarzyskim z Koreą Południową, które zostanie rozegrane właśnie na niedawno zmodernizowanym obiekcie przy Katowickiej 10. O tym, że potyczki w Lidze Narodów drużyna narodowa może rozgrywać poza Warszawą, mówił w programie Cafe Football w telewizji Polsat Sport prezes PZPN Zbigniew Boniek. Szef związku zdradził: na pewno nie zagramy ich na Stadionie Narodowym, mamy jednak do wyboru kilka nowoczesnych obiektów posiadających odpowiednie przestrzenie i skyboxy. Największe szanse miałyby Wrocław oraz Gdańsk. Stadion Śląski swojego czasu był największym stadionem piłkarskim w Polsce. W latach 2009-2017 trwały prace nad przebudową obiektu. Po przebudowie pojemność stadionu zwiększyła się z 47 202 do 55 211 miejsc siedzących ulokowanych na dwupiętrowych trybunach. Po modernizacji znajduje się tu także 900 miejsc w lożach. Oficjalnie Stadion Śląski został Stadionem Narodowym w 1993 roku, jednak piłkarska reprezentacja Polski rozgrywała na nim swe najważniejsze mecze już od 1957, m.in. eliminacyjne spotkanie finałów Mistrzostw Świata 58 przeciwko ZSRR. Wiele z nich przeszło do legend zarówno rodzimego, jak i światowego futbolu. Biało-czerwoni ogrywali tutaj takie potęgi jak ZSRR, Anglia, Holandia, Włochy czy Portugalia. To właśnie dzień po wygranym 2-0 spotkaniu przeciw dumnym synom Albionu w ramach kwalifikacji do finałów Mistrzostw Świata 1974 roku brytyjskie media nadały mu przydomek Kocioł Czarownic. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Dajcie kciuka w górę, a w komentarzach napiszcie, które stadiony wy wybralibyście na gospodarzy meczów Ligi Narodów. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!